Uważam, że przekładnia 8 RE AutoPower jest bardzo dobra. Jest to dobry produkt, który z czasem zastąpi inne przekładnie. Nazywam się Christian Summerlund i jestem kierownikiem tego gospodarstwa na północy Półwyspu Jutlandzkiego. Mamy tutaj około 4000 hektarów, na których uprawiamy różne rośliny, ziemniaki, drzewka choinkowe i wszystkie inne popularne uprawy typowe dla płodozmianu, takie jak rzepak, pszenica i jęczmień. Aktualnie używamy 4 ciągników serii 8, w tym jednego 8 RX. Mamy też 4 ciągniki serii 7, a także 4 serii 6. Dzisiaj pracowaliśmy głęboszem. Powierzchnia pól jest w tej chwili dość błonista, ale chcieliśmy ją spulchnić na głębokość około 35 cm. To normalny zabieg po zbiorze ziemniaków, zanim zimą pojawi się woda. Hałas w kabinie ciągnika z e-AutoPower jest mniejszy niż w normalnych ciągnikach serii 8. Także sama jazda jest płynniejsza, a przełączanie zakresów szybsze w każdym zakresie prędkości. Ma się wrażenie większej stałości mocy przy wszystkich prędkościach obrotowych silnika w porównaniu z wcześniejszymi wersjami ciągnika. Myślę, że za 10-15 lat przekładnia e-AutoPower będzie standardem w ciągnikach. Przekładnia e-AutoPower w ciągniku 8R jest bardzo dobra. Nie widzę niczego, co można by poprawić. To naprawdę dobry produkt. Bardzo podoba mi się kolorystyka i rozmiar kabiny. Po wejściu do środka jest jasno, a jednocześnie łatwo się ją czyści, bo wygląda świeżo przez długi czas. A do tego jest oczywiście sporo miejsca. Podoba mi się też funkcja masażu i wentylacja fotela. Na początku byłem sceptyczny co do joysticka Command Pro, bo myślałem, że jest zbyt skomplikowany, ale po krótkim czasie okazało się, że jedną ręką można kontrolować o wiele więcej parametrów niż wcześniej. Nauka jego obsługi jest dość łatwa, a do tego przyciski można dowolnie personalizować, co jest bardzo przydatne. Bardzo często korzystamy z Operation Center firmy John Deere. Jest to bardzo dobre narzędzie, które szczególnie przydaje nam się w biurze. Zawiera mnóstwo danych. Jeszcze nie korzystamy ze wszystkich, ale w przyszłości planujemy używać ich w większym zakresie, na przykład jeśli chodzi o dane na temat wykonanych zabiegów i możliwości ograniczenia zużycia paliwa w przeliczeniu na hektar.